Siema, z tej strony Made Ronin, fanboysy i kolejna część naszej filmowej studniówki, czyli dzień 17. Film, który mi się podobał, a nie podobał się mojemu przyjacielowi. Nie podobał się mojemu przyjacielowi i drugiemu fanboysowi Kingsman, pierwsza część. Mi się podobała, pierwszy raz go widziałem na maratonie, w cudzysłowie maratonie, całych dwóch części po prostu Kingsman. Po całym tygodniu, w piątek, bardzo przyjemnie mi się to oglądało. To jest film przegięty, dziwny, bardzo popcornowy. Moim zdaniem z fajną, bardzo cudowną rolą Samuela L. Jacksona. Posiadający swoje grzeszki, ale mnie to jakoś tak nie uderzyło. Świetnie się na nim bawiłem. Człowiek Damian, nie? I tutaj obejrzyjcie naszą recenzję, bo jest ciekawa.